zrobiłam film, który jest warty tego, aby o nim podyskutować, bo wzbudza, mówię tutaj o Mowie Ptaków, wzbudza ten film jednak właśnie fajne, różne, skrajne emocje i bardzo lubię rozmawiać o tym obrazie z ludźmi, bo bardzo jestem ciekawa odbioru tego obrazu i jest to też taki film, taka rola, na którą bardzo długo czekałam i gdzieś bardzo ważna. Ja właśnie przeczytałam w którymś z materiału, że aż 15 lat pani czekała na taką propozycję. 15 lat, jeśli może liczyć od czasu skończenia szkoły teatralnej, ale na pewno 10 lat od spotkania z panem Andrzejem Żuławskim. Wtedy ta rozmowa, która dotyczyła filmu, który miał powstać, no jakby nic nie wydarzyło się po tej rozmowie, ponieważ nie udało się gdzieś doprowadzić tego projektu do realizacji, film nie powstał. No i minęło 10 lat od tamtego spotkania, kiedy mogłam się w ten taki metafizyczny sposób poprzez tekst Andrzeja Żuławskiego gdzieś tam z nim w pracy spotkać. A dlaczego tak jest, że czeka się tak długo na taką rolę? Nie wiem, dlaczego tak jest. To znaczy, wydaje mi się, że czasami się można czekać całe życie i się takiej roli nie dostaje. Ale myślę, że pewne projekty potrzebują czasu, żeby się wydarzyły i pewnej dojrzałości, żeby być na nie gotowym. I ja się właściwie cieszę, że to się wydarzyło teraz, a nie 10 lat wcześniej czy 15 lat wcześniej, bo wtedy absolutnie bym nie była na to gotowa. A komedie romantyczne? Czy pojawi się pani jeszcze w jakiejś komedii romantycznej? Bo też gdzieś widziałam informację, że już raczej nie. Nie, to nieprawda. Ja bardzo lubię komedie romantyczne, lubię je oglądać. Sama jestem fanką Julie Roberts i uważam, że nie ma w tym nic złego, kiedy robi się kino artystyczne, a potem daje się sobie wytchnienie w jakiejś miłej komedii romantycznej, więc jak najbardziej. Jestem otwarta na takie propozycje.